teraz tak, weźmiemy sobie solo. Zobaczmy wyściga. Przejedziemy jedno okrążenie tylko, to zajmie nam chwileczkę. Tu mamy 10, 1, tu mamy sprint. 20 okrążeń. Może przejedziemy sobie właśnie 20 okrążeń. Zobaczymy. O, jest. Tylko nie wiem, któryś z nich był taki do dupy zrobiony, ale to chyba właśnie ten z jednym okrążeniem był taki słaby. Cip-cipem mówicie. No nie, no cip-cip nie da nam żadnych bonusów. Bez sensu. No i tutaj jest, ten wyścig jest dosyć głupi, ale my testowo go tylko jedziemy. Bo tu trzeba tak dziwnie checkpoint zaliczyć. I trzeba się wrócić tu. I pojechać do mety. Dobra. I teraz tak, mamy zrobione. Teraz tak, dostaniemy sobie hajsy za to. Zapamiętajcie, 47 tysięcy, ale myślę, że to będzie tyle samo w przypadku Aventadora. Ważniejsze są punkty reputacji. Tu mamy 15 tysięcy. Myślę, że Aventador więcej nam drobnie. O Jezu, hamowanie. Z hamowaniem będzie problem w tym samochodzie. I cyk. No i dobra, zobaczymy. Zobaczymy, ile hajsu dropnie za Aventadora. Myślę, że więcej. Chociaż czy ja wiem? No, troszeczkę więcej. Nie dużo, ale troszeczkę. Myślę, że tutaj więcej dostaniemy. Że 15 tysięcy, a ile było wtedy? No to niewiele. To zobaczcie, prawie nic. To się nie opłaca w ogóle, nie? O, pyk. I chyba tutaj jeszcze coś... Tu mogę. O kurde, wiecie, on będzie miał. Wiecie, ile ten Aventador będzie miał kunia teraz? O kurde. On będzie miał tyle kunia. Jeszcze czekajcie, zobaczę, bo ja tu chyba coś jeszcze do zainstalowania mam. O kurde, pewnie. Tu jeszcze coś jest. Do zainstalowania. Charakterystyka wyszła poza skalę. O kurde. 1377 kW. Mam nadzieję, że ten wyścig będzie dobrze zrobiony. Bierzemy Lambosa w klasie X. 1800, ponad 1800 koni mechanicznych. Ja myślę, że to będzie dobry samochód do robienia tego wyścigu w jak najkrótszym czasie. Ale szacowany czas 20 okrążeń to jest jakaś godzina. Na oponach dragowych tak zrywa. Pieprzony. Kurde. Co to było? Widzieliście, jak niewiele brakowało, żebym się rozwalił? Ja pierniczę, co? Coś. Nie no, ale powiem wam, że fajnie się tym Lambosem jeździ. Jakbym jechał jakimś łatwiejszym samochodem, to by nie było tak ciekawe, bo tutaj sobie nim podriftuję trochę, tam się rozbiję, tu stracę wszystkie punkty. Ogólnie fajnie. O tym mówiłem. Jakoś mi się udało. Nie wiem jak, ale znowu w tym samym miejscu. Oni, uwagę. Dawajcie mnie hajsy. Dawajcie mnie te hajsy, kurde. Uwaga. Huhu. No, milion. Niecały nawet. Tak myślałem właśnie. I tutaj najważniejsze, czyli ilość wpływu, nie? Powinniśmy dużo poziomów powbijać i za to dostać Will Spin, ale ile ich będzie, to ja nawet nie wiem. Może być sporo, a może być nic. No, jak milion, to trochę mało, nie? Ciekawe, ile mam tych Will Spinów. Tutaj się jeszcze nie pokazują, dopiero później będą się pokazywać.
Ooh. Okej. Myślę, że byłoby więcej tych kredytów, gdybyśmy mieli wyścig z tym takim dodatkowym kółkiem na końcu, gdzie tam boty jadą. No dobra, zobaczymy, ile wheelspinów mamy. Co? 34, czyli tak koło 30. No niedużo mamy tych wheelspinów. Niedużo, ale coś tam polosujemy. Jakaś emotka, legendarna niby. Sweterki jakieś. Czaperka. 10 tysięcy. Niedużo, nie? 40 tysięcy. Ale może coś fajnego dropnie chociaż. 45. Uuu. A, to ten dziad. No Viper tam był, ale ja go chyba mam i tak. CTSV Sedan. To można go kupić. Jezu, same śmieci się losują. Dajcie coś dobrego. Jakiś nowy klakson. Co tam na dole było? A, ten dziad, już go mam. Uwaga, budki. Jakaś koszula. Dawaj mnie coś dobrego, Gulfa. Ach. Dawaj mi tutaj, dycha. Jezu, same śmieci. 100 tysięcy, chociaż tyle. Z4 to też można sobie kupić. Na dole, na górze była korwetka. Też można kupić, to nie są dobre rzeczy. Dawaj mnie tutaj. Dobra, 125 to spoko. 2000. Dajże spokój, 125. 200, no nawet całkiem dobrze. 100, o, to już całkiem fajnie. No, dobrze, dobrze. 2000. Ej. Jaguar. Ej, to nie jest coś. Nie, to nie jest ten Jaguar, co się uśmiecha. Dobra. 60. Ej. Jeep, buty. No czemu nie ma nic dobrego? 2000. Ja, same śmieci. A nie mamy żadnego super? Nie ma żadnego super. O co chodzi? Nie podobało mi się to losowanie w ogóle. Ech. Jeszcze żadne moje furki się nie posprzedawały. Ech, kurde. Z tymi losowaniami to 2 miliony zarobiłeś. No, 3 miliony 800 tysięcy mam hajsu. To tak... Powiem wam, nie za dobrze, nie? Za chwilę dalsza część programu. Coś tam zarobiliśmy, no ale... sprawdziliśmy, jak to się sprawdza na dłuższą metę, ale chyba tak nie opłaca się do końca, nie? Czy ja wiem, czy się opłaca? Jak myślicie? Pokaż, ile punktów dostałeś. Właśnie, bo tutaj jeszcze mamy kwestię tych punktów, nie? O, punktów mam sporo. 243. To jest dużo. To jest dużo punktów. I możemy jeszcze zrobić bardzo fajną rzecz, bo jest taki samochód Nissan, którego wam pokazywałem już wcześniej, ale on ma w perkach ukryte auto. I to jest jakiś tam Nissan, no chyba do driftu jest, wersja Forza. Zresztą sam ten samochód jest już bardzo fajny, nie? Ale on w perkach ma coś wyjątkowego. Jest to samochód w wersji Forza. Jego można sobie właśnie odblokować. To jest taki też Nissan. Jeszcze nie wszystko, Damian, odblokowałem. Tam jeszcze chyba coś zostało na tej liście. Bo już sobie brałem tego Mercedesa z 300 SL. I co tam jeszcze było? Ja teraz sobie zerknę na tego czata. Mamy dodatkowego wheelspina. No. Jakieś śmieci też wylosują. I nie no, całkiem nieźle. 140 tysięcy. Bardzo ładnie. No i mamy nowy samochód. Cyk. No i dobra. I ten... Oj, nie. I ten samochód to jest Nissan. W wersji Forza i chyba wiem, jaki to jest. A nie, myślałem, że to jest inny.
I tu mamy influence boost. O kurde, ty, on jest porobiony jakiś. On jest wymaksowany w klasie S2 i to grubo. Wow, co to za fura? Nieźle porobiony jest. Polosujemy sobie jeszcze, bo ostatni spin został, bo właśnie wbiłem poziom. Uwaga. Dobra, uwaga. Wow! Ty! Co to za kozak? Zobaczmy, ile on tutaj... On chyba będzie dosyć dobry na wyścigi. Nie no, 400 nie poleci. Ale on jest chyba na wyścigi porobiony jakiś. No! I to grubo jest porobiony na wyścigi. Zobaczmy go. Mam jakiś konkretny tuning. Wow, jak to skręca! To nie jest Skyline R34? Nie! To jest chyba R32? Tylko, że z bodykitem jakimś, nie? No, ten jest dobry. Kurde, przyczepny mega. Zobaczcie, jak zakręty pięknie bierze. Niezły. Ja mam wrażenie, on ma chyba na 4 koła. No nie da się nim. Chyba ma na 4 buty. No. Niezła trakcja. To wersja Nismo jest, mówicie, tak? Ja jeszcze zobaczę coś. Coś ważnego muszę sprawdzić, moi drodzy. Usuń body kit. Ja myślę, że ten body kit też trochę daje. Ja coś sprawdzę, bo ostatnio Damian mi wysyłał tutaj listę tych samochodów. Coś sprawdzę, czy już wszystkie. Gdzie ty jesteś, Damian? Teraz sobie zobaczymy. O, jest. To ja tak. Aha, jeszcze jest Sagaris. I tam Sagaris Forza Edition. Zaraz go zobaczymy. Maserati 300S. Ale ono chyba drogie jest, ja go nie mogłem sobie zdobyć. Dobra, zobaczmy tego Sagarisa jeszcze. To w zasadzie to jest to samo, co ja mam, tylko że będzie w wersji Forza, nie? Będzie można go sobie z tych perek wziąć. Zaraz, gdzie on? Gdzie jest tutaj? TVR. TVR, gdzie ty jesteś? Czy ja jestem jakiś ślepy? No tutaj jest. I tak. Bierzemy sobie Sagarisa i on będzie miał w perkach jeszcze dodatkowe auto. Ile hajsiku za wyścig? Wiesz, to sobota niecały milion. Ale fajny ten samochód, nie? No dobra, lolać go, bo w nim jest ten. W nim jest kolejny ukryty samochód. Cyk. 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 I do góry. I tam będziemy mieli Sagarisa w wersji Forza. Ciekawe, w czym on będzie jakiś tam lepszy, czy gorszy. O, i tutaj mamy Sagaris w wersji Forza. Zobaczmy, jak on wygląda sobie. Więc tak. O. Speed Skills. I też jakiś wymaksowany konkretnie, nie? Kup sobie z aukcji tego Sagarisa, ale po co, jak tutaj mam? Żeśmy jakiś poziom wbili znowu. Ciekawe za co. Ciekawe za co, nie po co. A jakaś czapeczka. Okej. Okay. Brzydkie to auto.
Z tyłu jest nawet całkiem spoko, ale z przód rzeczywiście jest taki dyskusyjny. 10 tysięcy. Kuźwa. Dobra. Tak wygląda sobie wersja Forza. Znowu żeśmy jakiś poziom wbili. Car Collector. Mamy nowego Elspina. On kosztował 99 punktów. Mówicie? Tam. Akurat ich dużo nabiłem, więc spoko. Ej, zobaczcie, jakie ma wydechy fajne. Tamta zwykła wersja też tak miała. Widzicie? Tutaj z boku. Takie pod kątem mamy, nie? Pod kątem 90 stopni prawie. Nieźle to wygląda. Na pewno dość unikalnie. Nie no, nie jest takie złe to auto. Taki sobie. Cip, cip. Gówno. No bez przesady. Ile ten dziad pojedzie? Zobaczmy gnoja. Uuu! Co on taką wysoką prędkość maksymalną? What? O kurde, ty. Zobaczcie. Uuu! Kurde. To może być jakiś koksu jednak. Według powyżej 400 km powinien lecieć lekko. Sprawdźmy go. Ja jestem na autostradzie? Tak. Wow. Wyprostować go ciężko. Dobra, jedźmy. Ja pierdzielę, ma za dużo mocy. Dobra, jedzie. Fajnie pierdzi przy zmianie biegów. No patrzcie, kurde! Jaki szybki jest skubaniec. 436, tak jak ten Lambos dragowy. I to bardzo szybko się rozpędził, nie? A skręca coś? Wow, i coś tam skręca jeszcze. Nieźle. Ty, patrz jak ten zakręt robi. Przy 420. Jaki koleś, ty. To on by był dobry chyba na tego. Wow. O kurde. Patrzcie jak skręca. Ej, jednak dobry jest. Tylko trzeba nim ruszyć jakoś, nie? Jak już nim ruszysz, to jedzie. O kurde, jaki dobry jest na ty... On na maksymalną prędkość jest. Kozakiewicz. Nie no, chodzi o to, że przy tych 400 km na godzinę naprawdę bardzo dobrze skręca. I do tych 400 też rozpędza się całkiem szybko. Jedyny problem jest taki, że ruszyć nim jest ciężko. Ale powyżej 400 leciutko leci, nie? Trzeba nim ruszać na tym, na wysokim biegu. Wtedy jest git. Ale nie no, kurde, zaskoczony jestem. Pozytywnie. Tym Sagarisem. Patrzcie, na każdej prostej 400. Jaki koleś, ty. Jak dobrze zakręty robi. Nie no, niezły jest. Urody mu nie można przyznać, ale... do wyścigów może być całkiem spoko, o ile opanujecie trakcję. Hehe. Czy w Fordzie Horizon 3 był kreator? Teraz nie było, już mówiłem na ten temat. Żaden samochód nie jedzie 500. W tej Fordzie jeszcze nie ma żadnego samochodu, co by pojechał 500, ale jest jakiś Jaguar, mówiliście, nie? Który jest bardzo dobry. Ale zaraz sobie go sprawdzimy. Tylko weźmy sobie, ogarnijmy jeszcze Maserati 300S, które posiada ukryty samochód w perkach. Na Goliata go. Coś ty na Goliacie, daj spokój. Dużo mocy, dobry drift. Okej, zobaczmy. Ja myślę, że to Maserati drogie. Nie będzie mnie stać na pewno. Chyba, że ktoś może sprzedaje to Maserati. Jakby je sprzedawał ktoś, to bym wziął. To jest Maserati 300C. To jest to. 6 milionów kosztuje. Ach,
Ale ono ma w perkach ukryte Maserati MC12 Horizon Edition. Chyba, że właśnie Maserati Horizon Edition gdzieś da się tutaj kupić. Zobaczmy. Maserati. I tak. Tu powinno być MC. O właśnie to. MC12 Horizon. O kurde, nie ma. Hi, nikt nie sprzedaje tego? No to warto sobie ten samochód ten dropnąć, nie? Jeszcze raz. Maserati. Waster. Siemanko Waster, pozdrawiam, dzięki za rajda. Maserati. Jeszcze raz. To weźmy to 300S i zobaczmy, czy ktoś to sprzedaje. Jest! Ho, ho! Patrzcie, mogę od razu od ręki kupić. To się kończy za minutę. To już. Zobaczymy, czy uda się wygrać. Okej. Okay. Tutaj ktoś licytował, więc może mnie przebić, ale zobaczymy. 700 tysięcy. Zużyte ma perki, mówicie? A, to już drugi raz nie da się. A, no to chyba, że tak. A czekajcie. Tak, ktoś mnie przebił. Czyli jak się kupuje się auto z licytacji, to już nie ma tych perek? Ja to sprawdzę, bo parę autek sobie kupiłem z licytacji. Odnawiają się, jak je kupisz, mówicie? Czekajcie, ja to sobie muszę sprawdzić. Który jest samochód kupiłem z licytacji? Chyba ten. Zobaczę. Zależy, czy ktoś wykorzystał, czy nie. No właśnie. Bo jeśli... No, to by było logiczne, no bo gdybyśmy mogli tak robić, to by każdy mógł sobie kupować, nie? Znaczy, brać ten samochód jakby prawie za darmo. Ten, na przykład tego Maseratiego. Tutaj na przykład są niewykorzystane, ale cholera wie, czy się resetują, czy nie. Mogą mieć kupione, ale nie muszą. No dobra, to ja chyba zaryzykuję i sprawdzę. Ludzie wykorzystują perki i sprzedają. A dzięki, że mówicie w ogóle. Ale no, może warto zaryzykować. W razie czego to się go wystawi na licytację za tyle samo, co kupiłem i tyle. Nie powinienem na tym stracić, nie? Maserati. 300S. Dobra, próbujemy. Może się jeszcze uda go dropnąć. Już milion jest, może tam dalej będą jakieś... O, tego nikt nie licytuje. Za 4 minuty się kończy. Tego też nikt nie licytuje. Myślę, że te, które są już porobione... To, nie, co ja licytuję, jest nieporobiony chyba. No, poczekamy, zobaczymy. Dobra, ktoś mnie przebił. To tego już nie będę licytował. A zalicytuję sobie tego, co będzie za 4 minuty. O! A czemu to tak? Coś tu się podziało dziwnego. Musimy załadować tą aukcję. Jakie emocje! Kto da więcej, nie? No patrzcie, coś... Czemu to nie działa? Ktoś mnie cały czas przebija, czy jak? Dobra, poszło. Mówicie, że się odnawiają. Dobra, wygrałem. Mamy samochód. Teraz tak. Zabieramy furę. Odbieramy pieniążki, które tam poszły na inne licytacje. Chyba tutaj. Dawaj mi no moje pieniążki.
Ktoś ci z live'a podbijał. Nie, to nie był nikt z live'a. Cyk. Dobra. Mamy 2 800 000, także spoko. No i pytanie, czy zabrane są te rzeczy z tego Maseratiego? Zobaczymy. Kurde, weszło mi znowu do tego. Ech. Uwaga. Cyk. Maserati bierzemy. Jest. No i trzymajcie kciuki. Dobra, już się najeździłem. Teraz zobaczmy. A jest odebrany. W tym jest odebrany, czyli ktoś po prostu sobie wylicytował ten samochód, żeby odebrać specjalne Maserati, nie? Czyli teraz można go wystawić na aukcję i sprzedać. Może się nawet za więcej sprzeda, zobaczymy. Ale jeszcze wystawię drugi samochód. Cyk. Start. Śmieszny Maserati. No, takie śmieszne trochę. Musimy sobie wybrać ten samochód, żeby móc licytować tamtego. Ale gdyby był nieodebrany ten samochód, to bym mógł go spokojnie zdeponować, nie? Dobra. Maserati. Pyk. I aukcja. No i dajmy sobie od 800 tysięcy. I wykupienie za 4. Pyk. Myślicie, że za 4 będzie ok? Będzie ok. Ale jeszcze mam jeden samochód do wystawienia. To jest Ferrari chyba? Ferrari jakieś tam było grube. Nie, co ja tutaj miałem takiego? Czy to też było Maserati? Chyba też było Maserati. Gdzie to jest? Valkyrie, Myers. Chyba też było Maserati. Nie, bo już nie mam żadnego Maserati. Jakiś tam był. Taki gruby. O, mam... Na przykład mam jednego Forda. Mam dwa Fordy. Okej. Okay. Dawaj Forda. Cyk. I dajmy od 2 000 000. Na godzinkę. Cyk. I poszło. Niech kupują ludzie. Kupuj Volvo V50 na drag. Coś tu jeszcze miałem takiego grubego, ale chyba go nie... Albo się sprzedał? Nie no, chyba się nie sprzedał. O, dawaj tego, bo tu już odebrałem sobie samochód. Do tego dziada też mogę wystawić. No, dawaj go, kurde. Zwrócony. Tu mam jeszcze parę samochodów do odebrania. Kilka się nie sprzedało. Tutaj handel, kurde. Ziom. Dobra. Dobra. Tu mam do poodbierania samochodów, ale nie chce mi się ich odbierać. Powinno od razu do garażu one trafiać, nie? Bez sensu. No i wystawmy jeszcze tego Maseratiego ostatniego. Gdzie masz koszulkę i białe rękawiczki? Koszulę i białe rękawiczki, jak sprzedawać to z klasą. No nie mam, no co mam dużo powiedzieć. No. Taki handlarz, kurczę, garażowy jestem trochę.